We wanted to run, we wanted to fall together. Back then our world seemed so clear. We grew so bright. Hej, hej, z tej strony Emi, przed nami kolejny odcinek z serii Star Stable Aktualizacje. No i tym razem zajmiemy się najnowszą aktualizacją, która jest związana z takimi zadaniami, które pojawiają się w sumie co roku. Czyli są to zadania związane z tęczą. I właśnie teraz... Hej! Dobra. No i właśnie tutaj jest nowe zadanie, zajęta popularnością u Loretty, która właśnie sobie tutaj za nami stoi. To jest właśnie zadanie, które się powtarza co roku. Właściwie nie wiem od kiedy, ale na pewno był rok temu, no bo wtedy robiłam te zadania. Tam widać takie śliczne baloniki, prawie że ślizgońskie. Prawie takie srebrno-zielone, chociaż w sumie bardziej białe, ale prawie. No dobra. No i cóż, co w tej nowej aktualizacji? Biegnij za tęczą. Nadeszła pora na obchody Jorwickiego Festiwalu Fortuny z tęczami, paradami, dziwacznym i zgryźliwym skrzatem. Tęcze i parady mi się tylko w jedną stronę kojarzą. Więc podoba mi się od razu. No i co dalej? W sumie warto właśnie od tego zacząć. Tak myślę. Bo w sumie jest szukanie złota przy tęczy. Jest parada. No i właśnie te zadania. No i właśnie, żeby móc pójść na paradę, trzeba pomóc w przygotowaniach. A, widzicie. Jaka to magia jest? No i taka w sumie całkiem nowa rzecz dodana do gry. Stryk, pstryk. Próbowałaś zrobić fajne zdjęcie sobie, siebie i swojego konia w Jorwiku, przenosząc się między grą i innym programem. Dzięki naszemu najnowszemu klawiszowi skrótu jest to teraz dużo prostsze. Oto jak zrobić zdjęcie na komputerze PC. Zrób zdjęcie naciskając klawisz F2. Przejdź do folderu obrazy na komputerze. Znajdziesz tam nowy folder o nazwie Star Stable Online Screenshots. Tada! No i sobie tutaj na próbę kliknę, a że jestem lamą, to zapomniałam, że w programie do nagrywania dźwięku pod tym przyciskiem mam ustawione... zatrzymywanie nagrywania, a raczej jakby samo się to automatycznie ustawiło, bo ja mam tylko włączone automatyczne włączanie, bo uważałam, że to nie ma akurat sensu. Natomiast no wyszło jak wyszło, więc trudno. No i co dalej? Tutaj różne kolejne nowości związane z tym, teraz już to jakby usunęłam ten przycisk z programu do nagrywania, więc wygląda jak wygląda. No i teraz już mogę robić zdjęcia. Wszystko jest spoko. No cóż, faktycznie zdjęcia się zapisały w tym folderze, o którym była mowa, więc jest wszystko tak, jak powinno być. No i co jest dalej w aktualizacji napisane? Pomóż Szonowi w pogoni za tęczą. Czy wiesz, że na końcu tęczy można znaleźć wielki dzban złota? To prawda. Chciwy skrzat Szon uwielbia zbierać złoto, dlatego podróżuje za tęczą wszędzie tam, gdzie ona się pojawia. Jedyny problem jest taki, że gdy tęcza ląduje w nowym miejscu, złoto rozsypuje się na ziemię. Szon ma trochę nieznośny charakter, ale jeśli pomożesz mu w gromadzeniu złota, obdaruje cię prezentem. Kto pomagał Szonowi w poprzednich latach? No właśnie. Rozpozna niektóre przedmioty, ale są też nowe. Tęcza będzie się pojawiać co jakiś czas w różnych lokalizacjach w całym Jorwiku, jak Dolina Złotych Wzgórz, Posiadłość Dół, w Eponie, Zapomniane Pola, Jezioro Valedale, Pola Everwind, Złociste Pola i Jodłowy Gaj.
poznaj zgryźliwego skrzata Shona. Ważne informacje o tęczy. Jeśli po zalogowaniu się nie zobaczysz, to są nowe zadania przy okazji, zajęta popularnością. No, to jest najważniejsze zadanie ever. No dobra, no to na razie przerywam. Emily, tak, halo, gdzie byłaś? Nie widzisz, ile mam jeszcze do zrobienia? Nie? Mam to w dupie. O, halo, my, czyli Bobcat, czyli ty też, czy nie? W tym tygodniu przez okrągłe 7 dni będziemy świętować Björk Festiwal Szczęścia. Oczywistym jest, że Bobcat będzie go przygotowywał. Czyli ja. Ktoś inny mógłby to zrobić? Kocham cię, Loretta, wiesz o tym? Never mind. Jesteś miła, kochana i cudowna. Jak zwykle, jej. A ja ci uratowałam życie. Może byś o tym pamiętać? Czy nie bardzo? Nie? Dlaczego organizujemy paradę? Żeby się fajnie bawić. Och, kto się tym zajmie? Na pewno nie ja. Ha, ha, ha. Czy tylko powiedziałaś my? Co miałam na myśli? No właśnie, organizujemy paradę. Co powinnaś wiedzieć? Ta parada musi być najlepszą w historii. Skoro organizujemy ją my, Bobcat, czyli ja, Emily. Pomyśl tylko, co parada musi znaczyć dla wszystkich, którzy się na niej pojawią. Ci, którzy nie mają szansy być tacy jak my, tak niesamowici. Poczucie przez chwilę jak my, to wydarzenie życia. Zawsze uważaj, że Emily jest gorsza od ciebie, to się zdecyduj. Nie to, że rozumiesz, no właśnie, dobrze, to znaczy być popularną i cool. Wraz z popularnością przychodzi wielka odpowiedzialność, można być jeszcze bardziej wrednym. Jednak może zrozumiesz, o czym mówię, za jakiś czas. No, spadaj, nie? Ha! Możesz chociaż pojechać do Julie i zapytać ją o balony? Powinna być z nimi gotowa pół godziny temu. Dobrze, ale wróć szybko z balonami. Nie mam zamiaru czekać tutaj cały dzień. To się pocałuj w dupę. Ważne informacje o tęczy. Jeśli po zalogowaniu się nie zobaczysz tęczy od razu, poczekaj chwilę, na pewno w końcu się pojawi. Tęcza jest aktywna tylko w ciągu dnia. W każdej minigrze ze skrzatem można zebrać maksymalnie 10 sztuk tęczowego złota. Nie zapomnij zwolnić w plecaku trochę miejsca na złoto. Festiwal Fortuny będzie trwał przez 2 tygodnie, więc jest dużo czasu na gonitwę za tęczą. Parada Fortuny. Każdego roku przed Festiwalem Fortuny dziewczyny z Bobcat organizują wielką paradę między Murland a Fortem Pinta. Ach, Emily, jesteś dokładnie osobą tą, którą chciałam spotkać na swojej drodze. Wiem, że tak trochę ciacham to, ale chciałam przeczytać i przy okazji coś zrobić. Oczywiście balony i pomadki nie działają, tak? Aha. Zapewne słyszałaś już, że każdego roku Bobcats organizuje paradę szczęścia w Murland i Forcie Pinta. Ten rok również należy do nas. Ona jest trochę milsza, chociaż też nie bardzo, no ale... Parada jest naprawdę bardzo fajna, ale jest też strasznie dużo rzeczy do zrobienia, a ja na to nie mam czasu. Pomogłam ci, krowu, znaleźć twoją siostrę. Chyba wystarczy, nie? Ech. Ech, biedna ty. Loretta chce, żebym pomogła jej nadmuchać wszystkie te balony i obiecałam, że się tym zajmę, ale to jest takie straszne, bo kupiłam nową szminkę, którą mam pomalowane usta i teraz po prostu nie mogę dmuchać balonu. Jeść i pić czy całować się też nie może, jak masz szminkę na ustach. Poza tym, o ile kupiasz całą szminkę, a nie tylko tyle, co na paluszku, to ta szminka na wiele razy ci starczy, wiesz, baby? Chyba, że jeden maś kosztuje, nie wiem, miliony, tak? Spoko. Poza tym nikt ci nie kazał ryja malować, skoro jeszcze nie ma parady, tylko przygotowania. Ha, 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 kumasz, prawda? Nie. Że nie mogę nadmuchać balonów? Tak, cudownie, miło, Emily, że będziesz chciała nadmuchać wszystkie te balony. Wiesz, nie jest to aż tak bardzo trudne, tylko ty nie umiesz. Swoją drogą, ja, jako że mam zawsze katar uczuleniowy, to też zaraz mi szminka złazi z ust. Och, wiedziałam, że mogę na ciebie liczyć. Jeśli jeszcze tego nie mówiłam, to teraz ci powiem. Ze wszystkich ludzi o imieniu Emily jesteś moim ulubionym człowiekiem. Ale komplement. Swoją drogą, jest tutaj taka jedna, coś nazywa Emilie, tak? A nie Emily pisane. Więc nie wiem, czy to się też liczy. No też jest Bobcat, ale nigdy nie miała żadnej fabuły tak naprawdę. Tylko sobie tam stoi. Jakieś tam się rozdawało zapuszczanie i nie takie pierdoły. No ale jeśli Emily, to chyba nie. Never mind. Uznajmy, że to jest komplement. Chociaż w sumie, biorąc pod uwagę, że Loretta nam dała pracę i powiedziała, że nigdy nie będę cool i popularna, a ty powiedziałeś, że jestem najfajniejszą osobą, która ma na imię Emily. To zawsze coś, mimo wszystko. Dobra, tutaj mamy baloniki. Dmuchanie balonu.
Nie, i wygląda jak konia doiła. Balon nadmuchany. Czy tam jest napisane 1 na 50? Chociaż było jakieś coś takiego już, że było 1 na 100 czy na ileś. I ja myślę, Boże, ja się zabiję. A to się okazało, że nadmuchasz kilka. Znaczy to było inne zadanie. Zbieranie karetek chyba. I potem już jakby robi takie przeskok i pokazuje już ostatnie. Więc teraz pewnie też tak będzie. 4 na 50. Ciekawe. Oj, no, 4 na 50, czyli się dużo nie namęczyłam, prawda? Wygląda na to, że dmuchanie, że balony nigdy się nie skończą, ale wreszcie wszystkie są nadmuchane. A, już wszystko, no. No to już mam wszystko. Udało się, chociaż i tak myślałam, że się zastrzelę prędzej niż coś ogarnę, ale nie jest tak źle. No dobra. Dawaj, Julie. Nawijaj, że szminka jest ważniejsza od imprezy. Swoją drogą, gdyby nie Emily, która jest trochę frajerką, przyznajmy, to by była parada Bobcats, która by polegała na tym, żeby można było stanąć i, nie wiem, zachwycać się, jakie wspaniałe są członkinie klubu Bobcats. Bo co innego, no nie? No, ona jest taka trochę jak ta nasza główna postać z tego, ze słodkiego flirtu. Sposób dmuchania balonów ma ogromne znaczenie. Ryzykujesz całkowite zmazanie się szminki. Nie wytrzymam tego. Dlatego najlepiej było, abyś ty to nadmuchała. Zawsze wiesz, co robić. A wiesz, że ja też mam szminkę. Mam makijaż. Ta postać ma makijaż. Więc trochę nie trafiłaś, babe. Ale oczywiście moja szminka się nie liczy, bo nie jest taka wspaniała, czy coś w tym stylu. Wiem, co robić. Jestem taka mądra. Jej. Czy coś na tylu. Spoko. No. Znając Bobcat, to pewnie jeszcze będę miała milion zadań do zrobienia. I oczywiście one będą stały i mówiły, ojeja, ile my mamy roboty. Na bank. No cóż, peszek. Dobra. Nie mogę narażać swoich paznokci. Haha, zgadłam. Hej. Zabrzmi to, jakbym chciała się pozbyć całej pracy. Nie, ale przecież wiesz, że to nie jest prawda. Tak. Musimy wszystkie te balony związać my. Związać razem, żeby nigdzie nie pofrunęły. Tak jak to było poprzednio z dmuchaniem balonów. Tym razem pomalałam sobie paznokcie, żeby mieć je gotowe i zrobione na paradę. Tak, i zrobiłam to akurat przed tym, prawda? Super ładne, prawda? Nie. Nie mogę ryzykować, że któryś się złamie, prawda? Rozumiesz? Nie. Hej, skoro i tak robisz już tak dużo rzeczy, to może pomożesz mi w jeszcze jednej. Fajna logika, nie? Pomagasz mi w czymś, to mi pomóc jeszcze stu. Jesteś słodka. Jeszcze ci przysługa po tym wszystkim. Właściwie to może nie. Zajmiesz się tym, prawda? No właśnie chciałam powiedzieć. Nie, przysługa to było za dużo. Już mi wisisz drugą przysługę. Baby. Więc się odwal ode mnie. Znowu muszę zleść z konia. Obawiam się. No dobra. Balon. Jakie cudowne balony. Jej. Wiązanie znowu będzie 1 na 50. 1 na 10. Okej, okay, spoko. To już nie tak źle. Każdego roku przed festiwalem Fortuny dziewczyny z Bobcats organizują wielką paradę między Murla, to już czytałam. Niektóre z nich pracują ciężej niż reszta. No właśnie, dlatego przydałoby im się twoja pomoc w przygotowaniach. Porozmawiaj na początek z Lorettą. Po wykonaniu zadań w stajnie Murland możesz o każdej pełnej godzinie brać udział w paradzie Fortuny. Aby otrzymać dostęp do tych zadań, należy wcześniej wykonać zadanie, w którym Loretta dziękuje za pomoc w przygotowaniu przyjęcia urodzinowego dla Tan. Pomóż dziewczynom z Bobcat przygotować paradę Fortuny. Do tego jest jeszcze targ koni. A nie, będzie następnym razem, teraz jeszcze nie ma. Informacja o serialu Together, wiadomości Star Stable, wspaniałego tygodnia, polowania na skarby i wesołego paradowania. Uściski, zespół Star Stable. No i to by było na tyle w tej notce, więc już nie będę. Po czasie, który wydało się wiecznością, ostatni balon został związany. No. No dobra, no to już zrobione. Teraz takie pytanko. Ile jeszcze kolejnych rzeczy będzie ode mnie oczekiwała Julie? Dobra. Wiesz, jesteś najlepsza. Dzięki bardzo.
Zdecydowanie należysz do Bobcat. No, jakbym nie pomogła, to mnie należała do Bobcat. Musisz mi tu włazić w kadr. Piękne. No dobra, uwaga. Poszło dobrze. Nie wierzę. Myślałam, że jeszcze będziemy narażać coś tam. Dzięki za pomoc z balonami, Emily. Proszę, weź te balony do Lorety. Muszę przyznać, że miałam rację z tymi balonami. Poszło naprawdę dobrze. Tak, bo ty nic nie robiłaś. Że niby ty zrobiłaś wszystko? Ha! Podjedź na chwilę. Możemy powiedzieć, że pomogłyśmy sobie nawzajem. Tak w ramach wyjaśnień. Tak, a w czym ty mi pomogłaś, baby? Weź się do Lorety i do zobaczenia wkrótce. Kopnę w dupę. Tylko, że Emily jest za bardzo naiwna i zgadza się na wszystko, zamiast powiedzieć spadaj, frajerko. No cóż, życie. Dobra. Tutaj jesteś. Jak długo może ci zająć dostarczanie balonów? Sama się tym zajmij. To zobaczysz, ile ci to zajmie. Czy nie? Nie, to nie masz czasu. Barwny start, pozwolenie na zbieranie śmieci. Teraz! Przypomniałam sobie o jednej rzeczy, Emily. Musimy posprzątać drogę między Murland i Portem Pinta. A wcześniej nie trzeba było. Nie, tylko z jakiejś tam okazji. Teraz zachowam się jak Dooley, ale w przeciwieństwie do niej mam dobry powód. Muszę się zająć wszystkimi gośćmi, których wysyła do mnie Jenna. Fajnie, albo i nie. Ha! Dlatego nie mogę zebrać śmieci. No, jeśli to prawda, to przynajmniej ma powód, faktycznie. Pomożesz mi z tym? Dlaczego nie możemy się zamienić? Ha, ha, ha. Wybacz, ale która z nas jest lepsza w jeździe? Ja? Nie musisz nic odpowiadać, ponieważ wiem, że jestem o niebo lepsza. Dlatego ja zostaję, a ty zbierasz śmieci. Wiesz, jeśli będziesz miała szczęście, być może kiedyś staniesz się taka jak ja. Jak cię zabiję, tak? To wtedy będę mogła być lepsza od ciebie. Ja nic nie powiedziałam. Ja nie chcę nic mówić, ale jest równo ta 15, tylko że chyba jeszcze nie będzie teraz tej parady. Tęcza! W sensie nie będę ich widzieć, no nie? Tęcza. Ej, czy my wjechałyśmy w to samo drzewo z dwóch stron? To było piękne. Ojej, Juniu. O, tutaj będzie parada. A tu widać tęczę przy okazji. O, tutaj. Ludków stoi 1 500 000. O. Tu jest ziomuta, która opowiada o paradzie. I wszyscy będą jechać na paradzie, a ja będę śmieci sprzątać. Nie no, luzik, luzik. Podoba mnie się ten plan. Nikt mnie nie stratuje albo coś w tym stylu. Nope. Ojej, no dobra, nic nie mówię. Jak się trzeba namęczyć, żeby sobie zasłużyć na paradę. Peszek. W ogóle, skąd tyle tych śmieci, skoro jeszcze nie było parady? Znaczy... Ja rozumiem, że wszędzie są śmieci, ale to jest tyle naraz, to tak podejrzane, nie? To Loretta je rozrzuciła, żebym miała co robić, nie? Tak podejrzewam. Jakieś butelki roztrzaskane. Nie, luzik. Nikt nie umrze od tego. Od tulipanków. A to są jakieś, nie wiem, papierki? Ty, parada się zaczęła? Parada się zaczęła. Ej, tutaj ludzie kibicują. A ja będę śmieci zbierać. Czy to jest sprawiedliwe? Pytam, czy to jest sprawiedliwe? Miejsce tego jest w śmietniku. Nie wpadłabym na to. Patrzcie, ej, będzie taki spoiler. Foszek. Bo ja chciałam później paradę pokazać. Nie tratujcie mnie! Ja wam pomagam w paradzie. Wszyscy pojszli, ja do Rymu gadam. A mój kuń nie. Dobre, dobre, dobre. Ale to nasza postać biega pokracznie. Jakby, nie wiem, miała... Nie wiem, między nogami za dużo czegoś.
mi się kojarzy jakoś tak z tymi, nie wiem, kolanami do boku, na boki jakoś tak. No nieważne. W każdym razie ominęła nas parada i teraz będę musiała godzinę czekać, bo to są równe godziny, a teraz jest równo 15. Więc trochę peszek w sumie, no. No nie wiem, no zobaczymy. Ding dong, ding dong. Tak. Cichosza! Wszystko musi być perfekcyjne, wszystko musi być idealne. Dopilnuję, żeby Bobka zaprezentowało się idealnie. Cieszę się. A ty nie miałaś się zająć gośćmi, tak mi się wydaje? Nie, nie, nie. Ech, nieważne, ile czasu ci to zajęło. Najważniejsze, że masz ze sobą balony. Aha, to jednak trzeba było w tej kolejności to robić. Nie wiem, jakoś mi to zmyliło, że to jest start, a tam śmieci. To tak, to był komentarz do tego, co ostatnio robiłam, że długo mi to zajęło niby. Możesz pojechać i umocować balony tam, gdzie zacznie się parada. Nie, bo już są balony. Super. Parada już ruszyła, ale nie, spoko. Loretta jest trochę ten tego, nie? Opóźniona w rozwoju. Nieważne. No dobra. To jedziemy, jedziemy, jedziemy. No przynajmniej nie będę śmieci zbierać. Takie tam pocieszenie. Ha, ha, ha. A parada już pojechała. Tylko tak się zastanawiam, czy warto na tym kuniu się turlać, bo to jest dość duży kawał, bo chyba na kuniu się nie da, obawiam się, że... W przypadku danej imprezy balony są konieczne. Ej, da się na kuniu, okej. Spoko. 10 balonów. No dobra. Jak nie muszę siadać z konia, to ja już nie narzekam, szczerze mówiąc. Morganki mają takie pyszczki słodkie. Teraz się zastanawiałam, czy po sobie Morgana nie kupić. Bo ogólnie to... Czy teraz, no wiecie, mam 25 sarkońców, to raczej nie teraz. Ale chodziło mi o to, że no jak nazbieram, tak, to żeby następny koń to był Morgan. Chociaż, znaczy, powiem tak, są inne konie, które mi się bardziej marzą, dlatego się waham. Ale bardziej chodziło mi o to, że z tych koni, które mi się marzą, żeby kiedyś je kupić... To chciałam właśnie Morgana, który jest czarny i ma białą grzywę i ogon. Bardzo lubię takie kontrasty. A poza tym Morgany mają takie słodkie pyszczki. O ile mi się konie nie pomyliły. Chyba, że mi się rasy pomyliły. Dobra, nieważne. A ci utknęli tutaj? A czy ona w sumie utknęła tutaj? Nieważne, no. Ale są inne konie, które mi się bardziej podobają. Na przykład chciałabym sobie kupić Mustanga w końcu. Nie tego z dzikiej, tego zwykłego, bo on tak wierzga inaczej. Z tym, że no, on jest jeszcze droższy. Więc barwny stort, więc musiałabym dłużej czekać, nie? A ja jestem zawsze niecierpliwa. No i to jest naprawdę mega, powiem wam, jeśli jest faktycznie tak jak w tamtym roku. Ta parada jest mega, a potem jest impreza po paradzie. W ogóle powiem wam taką śmieszną rzecz. W tamtym roku zwykle właśnie grałam w nocy. I raz przyjechałam paradę w dzień z ludźmi. Nie, spoko, pojechałam w tą stronę, ale kto by się tym przejął. A drugim razem jechałam w środku nocy. I byłam święcie przekonana, że znalazło się parę osób, które chce ze mną jechać. A dopiero po jakimś czasie ogarnęłam, że to są jakby takie postaci z gry, które zawsze jeżdżą. A ja jestem na tyle ogarnięta, że nie zobaczyłam, że te postaci nie mają ników nad głową, czyli nie są postaciami, czy prawdziwymi ludźmi, no nie, tylko właśnie z gry. I właśnie mi było tak głupio. No to miałam samotną paradę, ale myślałam, że nie jest samotna, czyli dobrze było, nie? Powiedzmy. Topowo, Emily. Parada w tym roku będzie najlepszą w historii. Nikt nie będzie w stanie mnie powstrzymać. Show must go on. Oczywiste jest, kto ponosi odpowiedzialność. Kto? Ja, tak? Dzięki za pomoc, Emily. Mam masę innych rzeczy do zrobienia, którymi muszę się zająć, ale ty możesz porozmawiać z Tan. I pomóc w paradzie szczęścia. W tym roku napisali, że to jest parada fortuny. To zdecydujcie się, nie? Też takie pozytywne wyrazy, ale jednak inne. Nawet jeśli Tan będzie myśleć, że oczywiste jest, kto z naszej dwójki jest za to odpowiedzialny, na pewno da ci odpowiedź. Co? O co chodzi, bo ja nie ogarniam? Idź i porozmawiaj z Tan. Nie wiem, o co chodzi, ale spoko. Ja nic nie powiedziałam.
Tam się kłaniają przed tam. Ha! Czy Loretta powiedziała, że to ty pomożesz z paradą? Uwaga, będę coś czyścić. Nie, ja nie chcę. Tak, wiesz, bez obrazy, ale rzeczywiście jesteś częścią Bobcat. I Loretta wcale nie jest odpowiedzialna za wszystko. Hello! Chodzi o to, że jeśli porównasz ją ze mną, oczywiste jest, kto powinien decydować. Ja chyba nie rozumiem, dlaczego bez obrazy, że jestem częścią Bobcat. Znaczy, wiem, że to jest obraźliwe, ale według nich nie, więc... Wiesz, jeśli Loretta mówi, wezmę dekoracje, a ty możesz wyczyścić bodki i siodła, to ja mówię, wyczyść więc siodła, a ja zajmę się ubraniami i się zgadzamy, bo to w końcu ja decyduję. No na pewno. Skoro więc pomagasz, dzieje się tak dlatego, ponieważ to ja decyduję, okej? Okay? Nie? Dobrze. Dlaczego tutaj tak stoimy? Nie masz nic innego do roboty. Spadaj. Ja zajmę się moimi ubraniami, a ty w tym czasie możesz wyczyścić siodła. To nie jest do końca moja ulubiona rzecz. Natomiast moja, tak? Wkurzasz mnie. Haha, dokładnie. Ja i tak będę coś czyścić. Tak, to prawie to samo. Mogę ci buty wylizać? Masakra. Mydło do siodeł. Mydło lubi zabawy wchowanego pod wodą. Ojeju. Prawie jak ta piosenka. Brudne siodło. Nikt go nie używał przez kilka lat. Pielęgnacja siodła. Brum, 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 brum. Tutaj też jakaś dziewczyna ma wąsy. Ha, ha, ha. To jeszcze nie ma tej animacji, że się tej kłaniam. Aha, ja miałam je podnieść. Dobra, nie ogarniam. Myślałam, że trzeba drugi raz, nie wiem, siodło położyć. Czy mydło? A to już jest wyczyszczone siodło. Jej. Piękne siodło. Pachnie rewelacyjnie. No dobra. Aha, bo ja go dalej nie podniosłam. Ojejuniu. Zapamiętałam za trzecim razem. Jej, jest dzielna za trzecim razem. No co? Oj tam. Nieważne. Chyba już ostatnie. No tak, ostatnie. No zawsze coś, nie? Znowu zapomniałam. Ha, ha, ha. Dobra. Lisio mi szczeka. Uwaga, nie tu chciałam. Mam zeza. Uwaga, będę coś czyścić. No tak. Czy wszystko jest już gotowe? Chcę zobaczyć twoją twarz w moich twarzach. Co? Boję się. Ja chyba źle przeczytałam, nie wiem. Jak poszło z ubraniami? Więc to ogromna tajemnica. Nie chcę, żeby Loretta pomyślała, że jestem jakąś oślicą czy coś w ten deseń. W tym roku wszystkie ubrania zrobiłam dla siebie sama. Słucham? Myślisz, że nie jest to obciach, że potrafię szyć? Myślisz, że jest to nawet fajne? Tak, bądź miła dla kogoś, kto nie jest dla ciebie miły. No cóż, to też jest sztuka, nie powiem, ale nie dla mnie. Ha, 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 oczywiście, że jestem mega. Spójrz tylko na mnie. Pff. Jeśli chodzi o ubranie, nawet nie dziękuję. Mamy ważniejsze rzeczy. Możesz wziąć ze sobą te bodki i je wyczyścić? A ja zajmę się dalej ubraniami. No właśnie. Okej, Emily, jako członek Bobcat chcę, abyś wyczyściła te bodki. Aż będą lśnić. Nie umiem czytać. Aż zobaczę w nich moje odbicie. No jest tak głupio w ich twarzach. Co, w twarzach butów? Nie ogarniam. Nie no, spoko, mogę się przed tobą kłaniać. Nie, to nie jest problem. Nie do końca najczystsze buty. Pasta do butów. Czyste podkowy aż lśnią. Nie, to jest napisane pasta do podków. Co? Mam czyścić buty pastą do podków. Spoko. Nie ogarniam, ale spoko. Chyba. Znaczy, nie wiem. Gry. Bodki na paradę. Piękne bodki na paradę szczęścia.
Na razie to nie jest dla mnie parada szczęścia. Każda w inną stronę się kłania. Nie, czy ja mam coś takiego zeza? Nie. Nie, no już myślałam, że trafiłam. Lisie, pomóż mi, proszę. Bo ja się zastrzelę zaraz. Albo nie, ją zastrzelę, to się bardziej opłaca, myślę. Ostatni raz ci buty liżę. Dobra, skończyłam. To naprawdę kawał dobrej roboty, Emily. Powinnaś wypucować też kiedyś moje buty. Pocałuj się. Zabiję ją. Jedyna rzecz, która ma styl. No. Teraz na poważnie. To będzie najlepsza parada w historii. Zobaczysz. To znaczy, ja wciąż jestem tą, która ma styl w bobkach. No to zdecyduj się. Zgadnij, dlaczego to ja zostałam wybrana do zajęcia się sprzętem w paradzie. Jakim sprzętem? Och, nie trzeba zgadywać. Już wiem. To dlatego, że to ja jako jedyna mam styl. Jak na serio, nie mogę uwierzyć, jak długo trwa poprawianie tych ubrań. Siedzę, skupiam się na pracy i nagle takie aha, ha. Bo to jest mega stresujące, jak widzisz. No, Loretta tylko mówi, będziesz wyglądać kapitalnie, a ja jej mówię, ty nic nie wiesz. Nie mam zamiaru z nią teraz rozmawiać. Nie odbierze mi ona tego, czego tego, bo nie wiem. Chcesz pomóc, skoro ja jeszcze tego nie skończyłam? Umiesz w ogóle szyć? Nie. W porządku. Możesz mi pomóc z ostatnią rzeczą. Ale trzeba to zrobić dokładnie tak, jak mówię. Ojeju. Tylko nie... Ja nie chcę instrukcji. Nie, ja nie chcę. Ja nie umiem. Podążę za instrukcjami tan. 3, 2, 1. Możesz nawet dla mnie nitkę. Możesz to zostawić. Pudełko z guzikami zostawić. No bardzo daleko do tego masz. Szwy. Na kurtce. Zszywanie ostatnich części. Nawet nie było takie trudne. Na przykład u kowala czasem mam problem. Patrz, hurra dla nas. Kostiumy są naprawione i mogą być użyte w tym roku. Paczka ubrań w drodze. Czy pomożesz mi z pakowaniem ubrań, aby później łatwo było je rozdzielić? Zapakuj ubrania na paradę do paczek, a następnie porozmawiaj z Tan. Ja nigdy tego nie skończę. Peszek. Piękne ubrania na paradę szczęścia. A ty, Lisie, to mógłbyś na nią naszczekać, a nie na mnie. O, już skończyłam. Ja się rozpędziłam. Chciałam jeszcze raz. Tęczę widać. Będę cały czas się zachwycać. Mega. Dzięki za pomoc. Proszę, chyba. Ubrania na parady dla gangu Bobcats. Teraz wystarczy tylko, aby wszystkie dziewczyny z Bobcats dostały swoje ubrania na paradę. I na pewno nie zostawimy tego Loretcie. Ty się tym zajmiesz. A dlaczego? Mogę wziąć część tych ubrań i dać je dziewczynom, które tutaj się kręcą. Ty weź resztę. Wow, jaka łaska. Nie, dalej z 5. Dobra. Łudziłam się. Paczka ubrań, która ma być dostarczona do Bobcats. A tobie nie? Ha, ha, ha. Tak. Paczka numer 1. Ej, dlaczego nie mogę? Nie to. No przecież chciałam. Okej, da się. Dziękuję bardzo. Przynajmniej powiedziała dziękuję. Gdzie jest mój kuń?
Ja go tu nie parkowałam. Samo się musiało tak automatycznie, bo tam też inny jest. To jest drugi, nie myślałam. Okej. Rosie. To było na czas. A dziękuję. Czego ja się po nich spodziewam? Swoją drogą, ja już tu jechałam. A nie, tutaj jest jeszcze. No mówiłam, a potem zapomniałam. Dzięki. Od nich dzięki to i tak jest łaska. Proszę. Świetnie, dzięki za dostarczenie. I ostatnie jest chyba tutaj. Tak stała, jest, ok, dobrze mówię. No, i nazywa się może nie Emily, znaczy pisane inaczej, nie? Emilie, ale prawie, super. Ale prawie Emily, no nie wiem. Tak a propos. To ona stwierdziła, że woli mnie od tamtej. Ha, ha, ha. No co, ja jej przynajmniej pomogłam. No i co dalej? Dzięki, Emily. Dalej nie skończyłam? No i fajnie, że ona na konia wlazła. Powiem tak, myślę, że to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Napiszcie, czy wybraliście już udział w paradzie, czy szukaliście tęczy, bo ja, dla mnie to jeszcze wszystko przede mną, tak? Jeszcze nie skończyłam w sumie. Ale będzie dużo jeszcze fajnej zabawy. Tutaj jest tęcza w tle. Tak myślę, że ładnie to będzie wyglądało na zakończenie. Koń się nie chce pokazać. Oko pokazał. To już jest postępnie. Patrzcie, jakie ma ślicznie animowane oczko. Aha, teraz mu oko zasłonię. Haha. Jeśli odcinek Wam się podobał, to poproszę o komentarze, subskrypcje oraz łapki w górę. Niedługo widzimy się w kolejnym odcinku z tej serii. Pa!